Mam doła. Nie depresję, ale doła. Witajcie kochani, dziękuję moim patronom, Kasi, Iwonie i Maćkowi za to, że wspierają mnie w tych jakże trudnych czasach. Zapraszam na kolejną Energy Boost środę. Mam doła. Nie, nie depresję, bo to stan, który się leczy, ale najnormalniej w świecie mam doła. Syczę na wszystkich, jestem smutna, zła, rozdrażniona i wszystko mnie wkurza. A wiecie, co najbardziej mnie wkurza? Że nikomu o moim stanie nie mogę powiedzieć, bo gdy tylko to zrobię, słyszę: ty masz doła, albo przestań. Przecież ty coachem jesteś, ty masz ludzi motywować. Cholera jasna. Pomijając już tego coacha, czy ja nie mogłabym być zwykłym człowiekiem jak każdy i mieć gorsze i słabsze dni? Przecież to, że ktoś jest optymistą, nie oznacza wcale, że chodzi cały czas z przyklejonym uśmiechem i nie traktuje życia poważnie. Mnie też dopadają złe myśli, albo przeżywam to, co się dzieje, albo najzwyczajniej w świecie zastanawiam się nad sobą. I tak właśnie wpadłam w doła ze względu na moją sytuację. Wiem, każdy ma swoją własną historię i swój własny krzyżyk i dla każdego jest on największy, okej, ale każdemu swoje. Dla mnie mój obecny dół jest dołem, dużym dołem i nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Na wszelki wypadek zakupiłam już popcorn, czekoladę i duże lody waniliowe, bo nie wiem, na co przyjdzie mi ochota. Niestety ulubionych pączków nie kupiłam, a i tak jestem na diecie i nie powinnam jeść słodyczy. To też mnie wkurza. Chodziłam po domu i pochlipiwałam cały czas, nie mogłam sobie znaleźć miejsce. W końcu przyszedł mąż, zapytał: a co taka jesteś? Okres masz? Przelał czary. Musiałam wyjść z domu, musiałam to rozchodzić. Posłuchałam mędrca i wyszłam na spacer. Szłam blisko natury, bo zieleń podobno uspokaja i powinna być też woda, ale niestety nie było nic w pobliżu, za to były kałuże, więc może to też się liczy. Szłam tak sobie i rozmyślałam nad sobą, swoim położeniem i tym, co dalej. Popłakałam sobie, bo łzy przecież mają też moc oczyszczania, a poza tym zwalczają wirusy i bakterie, a o tym mówiłam wam w filmiku numer 28, porażki i rozczarowania. Dobrze, że wzięłam ze sobą chociaż chusteczki. Patrzyłam, jak wola życia wypuszcza w drzewach pączki na przelatujące niczego nieświadome ptaki. Pies, który zawsze na mnie szczekał, nawet tym razem mnie odpuścił, a kot wolał się nawet ze mną nie spotkać i czmychnął za ogrodzenie. Podczas spaceru myślałam o wszystkich scenariuszach, począwszy od tych najczarniejszych po te lajtowe. Z emocji było mi zimno, wiał chłodny wiatr. Po drodze przechodziłam obok cmentarza. Nie wiem, dlaczego postanowiłam wejść. Gdy weszłam, przypomniały mi się słowa: idź na cmentarz, to się opamiętasz. W duchu parsknęłam śmiechem. Pogadałam z tymi, co już nie mają kłopotów. Uprzątnęłam trochę po zimie i żałowałam, że nie wzięłam tylko kasy, bo kupiłabym w automacie chociaż wkłady do świeczek. Było mi trochę lżej. Może faktycznie problemy czasem trzeba rozchodzić? Powoli wracałam w kierunku domu, z którego wyszłam nic nikomu nie mówiąc. Po drodze spotkałam koleżankę, która opowiedziała mi o swoim kłopocie, a ja w duchu myślałam, że każdy ma swoje problemy. Pomogło. Gdy wróciłam do domu, zastałam córkę z mężem układającą puzzle. Mamo, poukładasz z nami? Zapytała. Gdy podeszłam, zaczęłam wtykać jeden puzzel po drugim, a moja złość i mój dół robiły się coraz mniejsze. Nie rzuciłam się ani na lody, ani na czekoladę. Hurra! Uratowałam swoją dietę. Zrobiłam sobie za to gorącą kawę i siadłam do komputera, żeby wam o tym opowiedzieć. Jeśli też takie doły czasem miewasz, to bardzo dobrze. To znaczy, że jesteś myślącym człowiekiem, który analizuje swoje położenie, jest przewidujący i martwi się o swoją przyszłość. Każdy z nas bywa czasem w czarnej dupie, jak mówi prozaik Stefan Kisielewski. Gorzej, gdy zaczynamy się w niej urządzać. Mój dół nie trwał długo, ale może dlatego, że ułożyłam sobie wszystko w głowie i nie dałam temu dołowi zamieszkać w mojej głowie na dłużej. Serdecznie wam za dzisiaj dziękuję. Proszę o komentarze, udostępnienia i o patronowanie mi.